Profesora Adama Wielomskiego. Pan Jerzy Karwelis niestety jest nieobecny. Profesor Adam Wielomski chyba nie trzeba przedstawiać. Mogę tak powiedzieć, zagorzały krytyk liberalizmu między innymi. Panie profesorze, słuchamy. Dziękuję serdecznie. Nie wiem, czy mi wolno krytykować liberalizm, bo kurtyniści mogą być. To już trudno. Tak. Blisko mikrofonu poprosimy. Dobrze, mikrofonu, dobrze. Szanowni Państwo, witam. Miło mi, że zostałem tutaj zaproszony. W każdym razie chciałbym Państwu powiedzieć kilka miłych słów, nie krytycznych, tylko pozytywnych. Dlatego, że my bardzo często, w moim przekonaniu, jesteśmy za bardzo krytyczni. Krytykujemy i krytykujemy i krytykujemy. Powiedzmy sobie szczerze, no nie jest tak, że nie mamy powodu. Ale też trzeba powiedzieć parę fajnych słów o nas, o Polakach. Dlatego, że cokolwiek byśmy krytycznie nie wypowiadali, pamiętajcie Państwo o jednej rzeczy. Mamy jeszcze nasze polskie państwo. Mamy jeszcze teoretycznie jakiś głos w tym państwie. Nawet możemy sobie zagłosować i zagłosować na opozycję i kogoś tam wybrać do tego Sejmu. Dlatego myślę, że powinniśmy spojrzeć na to, na rzeczywistość troszeczkę bardziej optymistycznie. Dlatego, że coś się jednak rodzi. Pamiętam, powiedzmy 5 czy 10 lat temu, naprawdę było znacznie gorzej. Ludzi myślących, którzy widzieli, że coś z tym światem jest nie tak, była po prostu garstka. Tak. Ja powiem szczerze, na tyle już mam lat, że trochę pamiętam, jak się toczyły losy III i IV Rzeczpospolitej. Pamiętam lata 90. Lata 90., które powiem szczerze, no myśmy zupełnie wtedy nie rządzili i nie mieliśmy nic do powiedzenia, ale były latami dużej wolności słowa. Można było wszystko powiedzieć, każdą rzecz przeczytać, odyskutować o wszystkim. Pamiętam, jak byłem na studiach i poszliśmy sobie gdzieś tam, stworzyliśmy jakiś klub polityczny i poszliśmy do naszej pani dziekan z pytaniem, czy możemy tu organizować jakieś debaty, dyskusje i tak dalej. I pamiętam wtedy odpowiedź, którą dostaliśmy. Ale fajnie, żeby się tu coś działo, nawet możecie o faszyzmie. Myślę, że dzisiaj już o faszyzmie byśmy nie mogli, nawet gdyby się miało nic nie dziać. Zresztą myślę, że coś by się działo, bo byliby tacy, co by tam dyskusje różne za nas poustawiali. Potem było gorzej. Dlaczego? Dlatego, że i tak nie rządziliśmy, a jeszcze coraz bardziej zabierano nam możliwość wypowiadania się i mówienia tego, co myślimy. Dzisiaj, po tak zwanej pandemii, troszeczkę się zmieniło. Pojawiła się większa grupa ludzi, którzy otwierają oczy i widzą, że coś światem jest nie tak, dlatego że do tej pory ten zabór naszej wolności, możliwości słowa, on był powolny i postępował. I któregoś dnia nagle następowało bardzo poważne skrócenie smyczy i wiele osób poczuło kolczatkę i poczucie takiej kolczatki na szyi czasami bywa jednak ożywiające dla... Może nie dla szyi, ale dla ducha i dla umysłu, mimo że podobno przy kolczatce to tak trochę jest mniejszy dostęp tlenu do mózgu. Dlatego powiem tak, jest nas teraz zdecydowanie więcej niż nas było. Co prawda, powiedzmy sobie szczerze, nie jest nas aż tak dużo, jakbyśmy chcieli. Tak, ale jest jakiś pozytyw mimo wszystko. Z naszymi ideami, jeszcze powiedzmy 5 lat temu, to wszyscy by się śmieli w ogóle. Dzisiaj się z nas śmieją, ale z innego powodu. Dlatego, że jesteśmy groźni. To jest śmiech przez łzy, że jesteśmy. Z perspektywy establishmentu, z perspektywy dominujących mediów, takich jak my, ma nie być. Tak. Takich jak my, to się pokazuje jako takie, nie wiem, potwory, prawda, i tak dalej. I teraz najgorsze jest to, że nas już tak nie można pokazywać jako potwory, ponieważ się okazuje, że jest spora grupa ludzi, którzy zaczynają tak myśleć. Dlatego oni się zaczynają nas bać. Kiedyś nas pokazywali jako potwory, bo się śmieją. Teraz pokazują nas jako potwory, bo się zaczęli bać. Dlatego, że system zobaczył, że tworzy się dla niego jakaś społeczna alternatywa. Znajduje ona jakieś polityczne ujścia, jakieś polityczne wyrazy. Także nie jest źle. Ja bym powiedział tak, nam się wydaje, że źle, że system się domyka i tak dalej. System się zawęża, ale my troszeczkę tak jak lawa zaczynamy rozsuwać te zamykające się drzwi systemu. I to jest dobra rzecz, dlatego nie należy tylko mówić, że jakieś źle. Nie, wprost przeciwnie, musimy spojrzeć, że jesteśmy razem, jest nas więcej. Jeszcze dzisiaj nie, ale jutro, pojutrze zaczniemy walczyć o przyszłość Polski.
I to jest najważniejsza rzecz. Dlatego, że do tej pory, przez ostatnie ćwierć wieku, to głównie siedzieliśmy i krytykowaliśmy, bo nic nie mogliśmy zrobić i powiedzieć na głos. Wreszcie zaczynamy mówić na głos. I to, że nas tam tną na Facebooku, na Twitterach, na YouTubie, to świadczy o tym, że zaczęli nas dostrzegać i zaczęli się bać. Pamiętajcie Państwo, że lawa ma to do siebie wulkaniczna. Ja nie jestem wulkanologiem, ale tak to widzę, że dlaczego na przykład w Pompejach Wezuwiusz wyskoczył bodajże 7 km do góry i zalał całe Pompeje? Dlatego, że lawa przez ileś setek i tysięcy lat nie mogła się wydostać. W związku z czym zbierała, nie mogła kipieć. I w końcu jak trzasnęła, to 7 kilometrów cała góra poszła do góry. I myślę, że Polska i inne kraje zachodnie powoli zaczynają przypominać troszkę ten świat geologiczny. Dlaczego? Istnieją pewne elity władzy, które żyją w swoim własnym świecie. To symbolizujmy, nie wiem, Klaus Schwab, George Soros, prawda? Wiemy, co to za świat. Jest to świat sztuczny i fałszywy. I pod tym światem prawdziwym jest lawa. Lawa, polska lawa. I nie tylko polska, bo inne narody również to widzą i się budzą. I paradoksalnie się okazało, że kiedy ci, którzy rządzili tym światem, postanowili, wykorzystując pretekst pandemii, śrubę przykręcić, to można powiedzieć, próbowali zakręcić jednak pewien zawór bezpieczeństwa, przez który nadmiar tego ciśnienia gdzieś tam się wydostawał. I się okazało, że zakręcili na tyle mocno i na tyle bardzo, że zaczyna wszystko eksplodować i oni to czują. Czy wiecie Państwo, czy Wy sobie zdajecie sprawę z tego, że oni tego oczywiście na głos nie powiedzą, ale czy Wy wiecie, że oni się nas boją? Tak. Oni się nas boją. Oni będą mówić o suwerennym ludzie, o demokracji, o prawach człowieka. A wiecie, kiego oni się najbardziej boją? Suwerennego ludu, demokratycznej większości i człowieka. Nie jego praw, ale człowieka, autentycznego człowieka się boją. Dlaczego? Dlatego, że ten autentyczny człowiek coraz bardziej widzi, czyli my wszyscy ludzie, że świat, który nam stworzono, w którym żyjemy, zaczyna być coraz bardziej sztuczny. Rozjeżdżać się pomiędzy zasadami, na których go stworzono, i rzeczywistością, tak jak ona wygląda. A my się zbieramy i zwiększamy nasze ciśnienie. Zwiększacie Państwo ciśnienie? Tak, zwiększamy nasze ciśnienie. Zwiększamy i co na końcu? Wybuch! Tak, to będzie polski wybuch i czekamy na dzień polskiego wybuchu i spotkamy się na dniu polskiego wybuchu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, wielkie brawa.